co to... Oni atakują nas szybko! Kielu kolano, to boja! Nie, jeżeli uciekniecie, to was zabiję. Macie przetrzymywanego więźnia, którego bardzo potrzebujemy. Oto ta wasza baza zostanie wysadzona przez 30 tysięcy posiłków. Dobrze, pana, co tutaj jest? Dobra, idziemy raz! Przysiady, normalne przysiady robię. Raz, dwa, trzy. Proszę, pana słyszał też, to pan jakieś takie, ktoś gada i z ciała. Nie, to chyba moja broń, dobra, robimy. Znowu coś słyszałem, proszę pana. To ja prawie słyszałem. Co ty masz jakiś widzik? Nie, proszę pana, słyszałem jakieś strzały, naprawdę. Proszę pana, strzały z mojej broni, już. Patrz, jaką mam broń. Nie obchodzi mnie twoja broń, po pierwsze. Poczekaj, ja muszę to sprawdzić. Co to... Oni atakują nas szybko! Proszę pana, co tu robią jakieś głowy Wojana? Będziemy walczyć! Co tu? Jak będziemy walczyć? Dobra, już. Szybko tutaj! Dobra, już! Dobra, bacz coś! Kurczę, atakują nas! Proszę pana, to jest Wojan? Mogę pójść po autograf? Jaki Wojan? O czym ty mówisz? Nie, co? Ten Wojan? Ty go oglądasz w ogóle? Ja tu w wojsku nic nie oglądałem. Proszę pana, bo ja do toalety muszę... Nie, stop, młody, musimy ustalić taktykę, jesteśmy pod atakiem, zaraz nas w ogóle przejmą. Dobra, słuchaj, musimy ustalić taktykę, dobra, więc zobacz, zrobimy tak, że uciekamy generalnie pod kopem, nie mamy szans. No jak to uciekamy, nie musimy walczyć, proszę... Dobra, nie mamy szans, cały nasz dywizjon. Proszę pana, to nie liczy się honor, czy coś, ten desny, czy to wojsko jesteśmy, to nie powinniśmy jakoś z honorem, jak taki... Daj mi spokój z honorem, sam kurczę, honor to jest taki telefon, dobra, daj spokój w ogóle, dobra, więc nie mamy szans. Czy masz tu jakieś wielkie głowy Wojana, O to właśnie chodzi, młody! Idziesz teraz do namiotu i czekasz na dalsze rozkazy. Dobra, już idę, nie damy rady, za dużo ich. Kurczę, jeszcze mają nawet broń. Nie, dobra, to nie mamy szans. Dobra, młody, co robić? Pójdziemy teraz, zrobimy, Dobry, mam autograf od Wojana! Daj spokój, weź nie! Wojana, daj mi, nie, ale ja mam broń! Ja nadal mam broń! Ja też mam broń, a co powiesz dlatego shotguna? Wywalaj stąd, już nie widzę cię! Dobra, młody, słuchaj, musimy zrobić teraz tak, że pójdziemy w takim razie pod kopem. Później pójdziemy, uciekniemy z tej bazy. Ja biorę łopatę, proszę, gdzie jest łopata? Tam, gdzie się jest łopata, leć. Już szybko, spadaj. Tutaj, raz. Dobra, proszę pana. Tu jest, chodź szybko, młody, gdzie ty jesteś, młody? Dawaj tu do mnie. Gdzie? Tutaj do mnie. Tu jest podłoże gliniaste, więc musimy przekopać 30 minut. Dobra, kop, dawaj, kopię, młody, kopiesz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę pana, ciężko jest. Daj mi spokój, żadne ciężko. Masz kopać pode mną, masz tak kopać, żeby nie spadł. Jeszcze bardziej, Proszę pana, niech pan kopie, dobra, już. Szybciej, młody, co to jest takie powolne? Dawaj, raz, dwa, młody, nie obijamy się, raz, dwa, trzy, cztery, Na ile kratek się wykopać, żeby przed nimi uciec? Na 150, szybciej, młody, kto się obija? Jak ja się obijam, to pan się obija! Halo? Przepraszam, ja... Czego ty chcesz jeszcze? Nie, odkopię, proszę pana, odkopię. Nie, idź mi stąd, bo ja bym chciał przeprosić i mam dla was też autograf od Wojana. Autograf? Wdocha stąd, bo ci teraz, bo z shotguna przywalę, bo z shotguna, naprawdę. Strzelam w niego, dobra, odgrodzimy się teraz od niego, dobra. Dobra, pójdź wreszcie, dobra. Młody, kopiesz dalej, kopiesz dalej. Ja nie mam ja łopatę, zabrał mi, dobra. Kopię rękami. Dobra, kilofem kopię, proszę pana. Kilofem. Masz tu łopatę, młody, kop szybciej. Ja tutaj pilnuję pleców ogólnie i muszę nadać tajny sygnał SOS. 3, 2, 1. Jeszcze 3 bloki, młody. Raz, dwa. Do góry teraz, młody, do góry, trzy, dobra, góra. Do góry, już. Robisz tak, żeby mógł normalnie po ludzku wejść, jak generał, a nie... No proszę pana, wykopuję się, już idę. Szybciej, dobra, młody, dobra, kopię. Służbie, nie, kurczę, proszę pana, ja tu jestem, dobra, już szybciej, się wykopuję się. Proszę pana, co to jest? Proszę pana, czy to jest Woja? Kim wy jesteście? Kielu kolano, to Woja! Proszę pana, to jest Woja, to jest ten dowódca. Daj mi spokój, dobra, nie macie z nami żadnych szans ogólnie, to skończone. Ja mam sikierek, chcecie? Dobra, spokojnie. Porozmawiajmy. Czego od nas chcecie? Co ty masz w ręce? Proszę pana, on ma minigunę i RPG-a, ten drugi ma. Proszę się nie odzywać, młody. Nie jestem głupi, ślepy, młody. Co wy od nas chcecie? A więc tak, generalnie nasza baza. Uciekamy.
Nie, jeżeli uciekniecie, to was zabiję. To dobra. A więc tak, nasza baza jakby tego, nasza baza śmigowca dostarczyła nam wiadomość, iż macie przetrzymywanego więźnia, którego bardzo potrzebujemy. Tak. Jeszcze nie zostawili się łapki pod filmem. Nie, to jest. Proszę pana, czy pan kogoś trzyma? I pan oglądał film. Dobra, jednak tego zamknij tematu. Zamknij się, młody, nie w tej chwili. Dobra, czego wy chcecie za niego? Co pan ma jakieś. Pan nie będzie sobie dźwięku. Zamknij się, młody, my w ogóle. Nie teraz, nie mówimy teraz o tobie. Panie generale, my będziemy. Panie generale, nie będziemy stosować żadnych warunków, nie będziemy stawiać. My tylko zabierzemy. Tylko więźnia i spadamy stąd, a nie chcecie, żadnych... Chcecie, ale my nikogo nie mamy, my nikogo... Wam go nie, jest za ceny, on jest warty dwa razy tyle, myślisz, że... Ale proszę pana, a nie jakiś kurczę... Dobra, nie będę... Proszę pana, chodź, niech pan idzie, niech pan powie, że nie mamy żadnego więźnia, w ogóle kogo pan trzymał, co chodzi? Nieważne, nie mamy żadnego więźnia, to pomyłka jakaś, to jest... Ja nie wiem, o co wam w ogóle chodzi. Wiecie, ja mam sikierę ten. pokazać wam, całym wam zrobię tą sikierą, no. A właśnie miecz? Dobra, spokojnie. Dobra, chyba, że mamy gadać inaczej. No to mam do was zaoferowania bardzo dużo diamentów. Ale my mamy dwa razy tyle. Mamy dużo takich, po co nam takie? Zamknij się, młody, chyba ty masz dużo. Dobra, dostaniecie w takim razie go, ale na początku to może porozmawiamy jak cywilizowani ludzie. My nie mamy żadnego więźnia. Dobra, proszę pana, nie mamy żadnego więźnia, a pan po prostu jakiś tutaj gada jakieś herezje w ogóle, niech pan lepiej. Dobra, jesteśmy cywilizowanym wojskiem. Chciałem dla was naprawdę po dobroci, ale jednak musimy to zrobić tak. Jeżeli nie zgodzicie się na przeszukanie bazy, o, to ta wasza baza zostanie wysadzona przez 30 tysięcy posiłku. Dobrze, spokojnie, idziemy do bazy, tylko spokojnie, bez żadnych wybryków, jasne, idziemy do bazy, spokojnie. Dobra. Idziemy spokojnie do bazy. Ale ja bym chciał, naprawdę nic tu nie ma, no zobaczcie sobie, czy wy tu gdzieś widzicie, tu są dobrane czołgi tutaj. Tutaj macie helikopter. Ale my to wszystko wiemy, przecież szpiedzy wszystko wiedzą, co, jak to wygląda, gdzie śpicie, gdzie, co robicie po nocach. Proszę pana, czemu... Nas atakowali to snajperzy was od razu. Gdzieś tam snajperzy... Dobra, i tak nie boimy się żadnych snajperów. No właśnie, jesteśmy wojskiem, my mamy, wiecie ile my mamy tego? Wojsk? Proszę pana, czemu mam tylko 3 osoby w wojsku? Czemu was jest tylko... Bo tak, młody, bo to nie jest, to jest lewe wojsko, nie znasz się, młody, cicho bądź. Co? Dobra. Ale... Dobra, szukajcie, co nic nie znajdziecie. Proszę pana. Ale jesteśmy wojskowymi, jesteśmy lepszymi niż wy. Proszę pana. Ale to się nie nazywa wojskowym. Co młody chcesz ode mnie? Niech pan ze mną pójdzie. Ale jest to coś duetem marnych ludzi. Proszę pana, co to jest tam za dziura tam daleko? Tam jakoś dziura. To jest odpływ kanalizacyjny, młody. Zamknij się lepiej. Jaki odpływ kanalizacyjny tam jest? Jaki odpływ? Tu nic nie ma. Ej, jak coś tutaj nic nie ma, to jest odpływ kanalizacyjny. Tutaj nic nie ma, czyli zgodzi się pan na przeszukanie tego? Nie, tutaj to jest śmierdzi, tu bardzo. Okej, no to mówi się przygrał, to wchodzimy. Tu bardzo proszę pana, co to jest? Tu mega śmierdzi, nie wchodzi. Co to jest? Co to jest? Tato? To tu robi mój tata? Tato, halo? Proszę pana, czy on nagrywa ten, czy on jest jakiś taki zdecydowany, bo on powiedział teraz, że nagrywa odcinek, kto ostatnio jest w więzieniu, co? To pan zrobił mojemu tacie, to pan kłamał, czyli z tym wszystkim, że on niby tego, że on się nie... Cicho bądź, nie interesuje mnie to, cicho bądź, dobra. Kto jest winny do tego? Chwila, bo my chyba tu coś się nie no, no ale kogo w ogóle wyszukaliście? Bo no, to mojego taty, że to chcecie od mojego taty? No, tato, no ja cię wie, ja cię uwolnię, tato. Łapy precz od tej klatki, właśnie szukaliśmy kogoś innego niż jakiegoś przybłędy. A kogo szukaliście? Generalnie wydawało nam się, że przetrzymujecie tak zwanego on. Co? On? Ej. Ja widziałem kiedyś takiego on, ale dobra, to nieważne. Ale to w sumie, jak to nie są, to mogę te wszystkie diamenty wyrzucić, w sumie nie potrzebujecie. Co? Nie, niech pan, niech pan odda! Nie, czemu pan, bo ja, a mogę autograf, a nie, w sumie mam autograf, bo minę, a mogę autograf, na głowie niech pan się podpisze. Młody, czy ty się dobrze czujesz? Jaki autograf od Fujana? Zostaw, co, nie, no, młody, dobra, bo cię wydalę ze służby, dobra, naprawdę, dobra, nie. Dobrze. Nic nie mówił, wynocha z bazy, Elo 321, nie ma was. Dobra, to my chyba będziemy już się powoli rozchodzić, chociaż... Ale bez autografu, chwila, nie. Bez auto... Ale tutaj jest ja was naprowadzę do wyjścia. Chwila. Co?
Gdyby tak ci myśleć, narobię się sobie dużo problemów. Co? I jak widzicie, w tych głowach jest dosyć razem... Nie, pomyłka, to jest pomyłka. Mniej więcej 3000 TNT jest, ale chyba zwiększył ten próg do 10 tysięcy, zaraz samoloty zrzucą wszystkie ładunki, a może chyba będzie się... Ale przecież to i tak by zajęli nas, to jak nas oszczędzicie, co? Mogliście powiedzieć, że jest ta cena, to by nie było tak. No ale to... Przecież to nie był on. Czemu Paul nie mówił? No dobra, ale... Tak serio? Bo to... ona to wam pokazał. No, ale nie wysadzajcie, bo... proszę, nie wysadzajcie. Dobra, mówimy i już się zaraz popatrzę. Możliwe. Ale jeżeli jeszcze raz ktoś nie obejrzy filmu do końca, zostawi łapki w górę, albo jeżeli nie zostawi subskrypcji, no to chyba się tutaj na pewno bomba spadnie, w ogóle wszystko pójdzie proszę pana, coś to ja nie oglądałem, ja nie oglądałem, proszę pana. O, patrz, o, widzicie fajerwerki. No i to jest pierwsze na przykład, ale to dopiero do nieba poleciało, ale to może poleci tutaj. Dobrze, zawsze zostawimy łapkę w górę, zawsze będziemy oglądać filmik do końca, subiko, tok. Tak, no, proszę pana, będę jakby... mógł oglądać Wojana. Macie... Tak. Macie mniej więcej, macie mniej więcej 3000 minut nieobejrzanych, więc radzę wam to w przeciągu tygodnia nadrobić, bo inaczej... Ja oglądę wszystkie odcinki z Wojan Plus, z Wojan Games, z Wojan, no wszystko, z każdego kanału, proszę pana, z każdego kanału, panie Wojanie, i wszystko będzie dobrze. A, salut żołnierz, no, cześć. Nie, ja naprawdę nie wytrzymam, ja idę zaparzyć jakiś... Nie, proszę pana, ale pan mi nic nie zrobi za to, że oglądałem tego Wojana. Nic nie mów po prostu, nie. No dobrze, przepraszam, proszę pana, no. Ja już więcej to się nie powtórzy, no. Gdybyś go nie oglądał, nie byłoby problemu. Nie, Wojan jest super. Ach, ja idę spać, młody, elo. Dobranoc!